Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, witamy z lasu. Dzisiaj jesteśmy we troje z mamusią i statusiem. Edziu został w domu skrobać kit pszczeli na nalewkę propolisową, ale tutaj od razu uprzedzam, nie ma już, wszystko jest pozamawiane, także nie piszcie, bo się nie znajdzie, nie wygrzebiemy nic więcej ponad to, co jest zamówione. Dzień zaczyna się bardzo ładnie. Czubki sosen znowu wybarwione na złoty kolor od wschodzącego słońca. Jest godzina 8 rano. Temperatura, jak wyjeżdżaliśmy, była 8 stopni. Piątek, 18 października. Ja kręcę, co mi ten wrzesień, ale ten czas szybko leci. I mam pierwsze piękne owocniki. Jeden. I obok jest drugi. A tuż dwa kroki dalej, kolejne. Hop, siup, chwilka, moment i w koszyczku już jest grzybków. Sporo, są kolejne. Jest ich naprawdę nadal bardzo dużo. Grzyby są. Jest dzisiaj ciepło, mimo że temperatura 8 stopni, to nie ma takiej wilgoci i nie czuć tego zimna. Nie ma wiatru póki co jeszcze, więc on też nie napędza dodatkowo uczucia zimna. I chodzi się przyjemnie, bo no jest ciepło. Jeszcze jak się człowiek rusza, powietrze jest czyściutkie jak kryształ, bo tutaj też nie mamy jakichś takich większych zakładów przemysłowych. Nasza wieś leży z dala od miast, na uboczu praktycznie. Jest otoczona setkami hektarów lasów, więc i powietrze jeszcze mamy naprawdę czyste. A przy takiej pogodzie jak dzisiaj, gdzie temperatura jest już niska, nie ma upałów, które wysuszają ściółkę i powietrze, jest naprawdę przyjemnie i pięknie. Lasy wokoło mamy bardzo ładne, czyste, co już niejednokrotnie zauważyliście i piszecie w komentarzach, w SMS-ach, że lasy są ładne, czyste, takie przestronne, a jeszcze jak natura i aura wyperli je takim pięknym światłem, to już w ogóle baśniowy klimat. Ale są też i lasy zahaszczone bliżej Odry na terenach bagiennych, bo tutaj wokoło jest dużo bagien. Terenów podmokłych i takich ogólnie ciężko dostępnych, więc tam nasadzane są już olchy, rosną takie krzaczory, są to tereny zahaszczone, że ciężko jest do nich się dostać. Więc są też i krzaczaste takie tereny, ale to już bardziej bliżej Odry, ewentualnie przy miejscach bagiennych. No co prawda teraz w ostatnich latach tych bagien jest zdecydowanie mniej, bo one powysychały. Mamy kilka lat z rzędu niesamowitej suszy, co też wpłynęło na osuszenie tych bagien. Także tereny leśne ogólnie w tych stronach są różnorodne. W przewadze mamy drzewostan sosnowy, bo są to gleby klasy 5-6, piaski, słabo urodzajne, no a gatunki drzew, tak samo jak i rośliny, potrzebują odpowiedniej klasy, aby prawidłowo rosnąć, funkcjonować. Dąb nie będzie rósł na takiej glebie jak
powiedzmy sosna. Sosna z kolei nie będzie rosła na terenie bagiennym, więc tam już rośnie olcha, jest nasadzana olszyna, krzaki się pojawiają, a na tych lżejszych jest sosna. Bliżej Boleszkowic już zdecydowanie króluje dąb, buk. Tam są gleby bardziej gliniaste, bardziej takie sprzyjające właśnie tym drzewom. I takie też są nasadzane. Ale grzybów. Także lasy są różne. Tu w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, w którym zbieram podgrzybki, przeważa zdecydowanie sosna. I był taki czas, że była niesamowita monokultura. Jak się czepiono nasadzania sosny, to wszędzie była sosna, sosna i sosna. Lasy pierwotne słynęły z tego, że na danym terenie rosła puszcza. Były różne gatunki drzew, krzaków i to wszystko ze sobą współgrało. Później zaczęto iść w monokulturę. I tutaj na tych terenach też pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem, była tylko w przewadze sosna, ale bardzo szybko przekonano się, że monokultura dobra nie jest, bo to już ja nawet pamiętam, jak wszedł szkodnik na sosnę, zaczął atakować ją, nie mogli sobie dać rady. Lasy usychały, były niszczone, opryskiwali to z samolotów, żeby tego szkodnika zniszczyć. No i walka była, powiem Wam, ciężka tutaj na tych terenach. I po tamtym zdarzeniu chyba doszli do rozsądku, zaczęto sadzić lasy mieszane. Na danej klasie gleby takie drzewa nasadza się, jakie mogą na niej być. Tutaj w przewadze jest teraz sosna z brzozą, tak się miesza te nasadzenia. I ktoś może się spytać, co to daje takie mieszane nasadzanie. Ano to, że jeden gatunek chroni drugi, bo na sośnie żeruje gatunek niszczycielski, którego naturalnym wrogiem jest drugi gatunek, który żyje tylko przykładowo na brzozie. Jest to taka współzależność i jeden gatunek zwalcza drugi, ale warunkiem jest to, aby były nasadzenia mieszane, żeby były różne gatunki drzew. I się to sprawdza, bo w ostatnich czasach nie ma tutaj większych problemów ze szkodnikami, które by te lasy niszczyły. Ale grzybów. Szkodniki szkodnikami, a grzyby są. Niesamowite w tym roku. Są grzyby i to naprawdę szalone w tym roku. Wiem, że wielu z Was ciśnienie podnoszę w tym momencie i to niesamowicie do granic możliwości, ale uwierzcie mi, że jak u nas jeszcze ich nie było, a zobaczyłam tylko filmik albo jakiegoś posta na Facebooku, oj, to moje ciśnienie ostro wędrowało w górę. Nie trzeba było żadnego stresa z rana, żeby wywindowało ono naprawdę do granic możliwości. No ale co tutaj się dziwić? Grzybki i grzybobranie to jest nasz polski sport narodowy. Zaraz po grillowaniu. Albo grillowanie jest pierwszym sportem narodowym? Nie, chyba jednak grzybobranie jest sportem narodowym, bo było dużo wcześniej, zanim grillowanie zostało drugim sportem narodowym. Także grzyby to jest nasz największy sport narodowy. Także nie dziwię się, że każdy zapalony grzybiarz na widok drugiego grzybiarza, który zbiera kosze, dostaje spazmy i białej gorączki. No to chyba nikogo nie dziwi. Mnie też. Bo jeżeli widzę kogoś takiego i takie grzybki, to też dostaje spazmy i białej gorączki i najchętniej bym dorwała tą osobę i oskalpowała go co do jednego grzyba. Także nie dziwię się Waszemu uczuciu w stosunku teraz do mnie oglądając ten film. Zrozumiałe. I kolejne piękności, które podnoszą ciśnienie. Ładne, duże, dorodne podgrzyby.
Jak tam ci idzie? A no jakoś idzie, no zobacz jakie grzyby. Jest ich dużo, nie? No jest. Szalony wysyp. Jest dużo, tylko już brakuje sił. Ale jeszcze idziesz. Ale pomału, pomału jeszcze. Wysyp niesamowity jest. Ale były lata, że były jeszcze większe. Pamiętasz takie lata? To wyście opowiadali z tatą, nie? Pamiętam takie lata, jak myśmy się pobrali z mężem. To takie były grzyby. On jeździł do pracy, bo zanim żeśmy zaczęli gospodarzyć, to jechał na siódmą. To my do dnia wstawali, nazbierali i to takie kosze, nie powiem już jakie. Tobie akurat ujdzie. Ujdzie. Z racji wieku. Z racji wieku. I wtedy dopiero on jechał do pracy. Takie były grzyby i to niedaleko nas. Tak jak my teraz jeździmy tam na pole, co mamy, mm-hmm. co ty masz, ogrody, to w te lasy i ale to po lewej wtedy, to były lata 70. chyba no, wtedy, no nie? Tak, no, 70. Tutaj co roku są takie grzyby w tych stronach, ale bywały też lata dwa chyba pod rząd, że nie było tych grzybów. No nie było, że tylko tyle, co myśmy poszli, uzbieraliśmy, co... Na Wigilię. Na Wigilię było. A posucha była niesamowita, ale ogólnie to grzyby są. Są. A dwa są cały rok. Jeden stoi przed wami, a drugi chodzi tam z tyłu. Tylko, że już troszkę robaczywe. Nie, jesteście robaczywe. Ale jeszcze na chodzie. Często pytacie, jak mamusia i tatuś mają na imię. Kurczę, coś chrypka mnie dopada. Wszystko poranna. Wszystko na A. Anonimowi alkoholicy. A. Andrzej i Aniela. Aniela i Andrzej. Jędruś, zetnij, jak w potopie było. Tak tatuś teraz ścina Jędruś grzybki. Teraz ścina grzybki. Grzybki ścina Jędruś. Tak. A Jędruś goli i to równo, aż furczy. Już ma czubaty kosz. Dwadzieścia pięć minut, kosz pełny. Grzybów ogrom. Jeden koło drugiego. Lasy są czyste, przejrzyste. I widać je jak na patelni z daleka. Ludzi tutaj dzisiaj nie widzę, nie słyszę, ale są, przyjeżdżają na grzyby. Grzybiarzy jest dosyć dużo, ale grzybów jest też taki ogrom, że każdy w jednym miejscu kucnie, nakosi, nazbiera i wychodzi z tego lasu. W głąb lasu nie wchodzą, bo już no nie ma po co, nie ma takiej potrzeby. Jak takie grzyby są, każdy nazbiera. Doczłapaliśmy się już do miejsca, w którym stoi samochód. Kosze pełne, mamusia w bluzie, tatuś w kapeluszu. Ten kapelusz to po prostu rozwalił system. No ale co? Szkoda, no to tak jak człowiek idzie, każdy tak ma. Każdy grzybiarz, że jak widzi jeszcze te grzyby, to upycha, tak. Uciska w tych koszach. No niestety nie da się, nie da się. Ile my tu byliśmy dzisiaj? Ja wiem, z pół godziny. No więcej nie byliśmy. No chyba więcej nie. No może 35 minut maksymalnie żeśmy zbierali. Takie są, kochani, grzyby tutaj w naszych namyślińskich lasach województwo zachodniopomorskie. O, tam.
Nie, schował się za drzewo. O, ale Gosi. No, też pan przyjechał. No przyjechali dwoma samochodami ale tutaj. Ale motorkiem był aj, pan tutaj. To nie widziałam motorkiem. Tam zbierają. Ale fajnie, jak ja lubię, mówię wam, jak ja lubię, jakie są ludzie w lesie i tak zbieramy, a patrzę, tu zbiera, tam kosi. To tak cieszy, jak każdy wychodzi z pełnym wiadrem i każdy ma po wiadrze, po dwa, bo przychodzą nawet z dwoma pojemnikami na grzyby. No fajnie, fajny taki sezon jest, jak każdy nazbiera, każdy się cieszy. Ha, to tyle na dzisiaj, kochani. Ja za kamerą, mamusia jeszcze stara się tu upychać. No już nie mam. Tatuś gdzie. Cierpliwie stoi i czeka. Dobra, jedziemy do domu. Jakby zbierał tutaj w lesie, jakby stał, rzuć tatu coś do tego kapelusza. Danina jest. Tak. Oj, kochani, żegnam dobre. Się z wami i życzę wam również tak pięknych, udanych, jedziemy. Owocnych zbiorów, a nawet i jeszcze większych, co by wam się darzyło, mnożyło i dobrze wiodło i wszelkie plony wam naprawdę obradzały. Szczęście, żeby wam dopisywało i takich darów natury, co by wam nigdy w życiu nie brakowało. Ani sił do ich zbierania. Tego wam, kochani, życzę. I do następnego, bo zaczyna coraz mocniej kropić. Tak, jedziemy do domu. A tatuś dalej stoi z kapeluszem. No wrzuć ta coś. Na głowę. Mam tu jakieś klepaki, to ci zaraz wrzucę. Ja ci też rzucę, bo nie mam gdzie. Nie. No dobra. Pa, pa.